Dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień. Jesteśmy w okolicznościach śniadaniowych. I ostatnio od pana Andrzeja dostaliśmy miętę i melisę. Wybaczcie, jak wygląda melisa. To jest melisa. Ale pachnie. Ona wygląda jak pokrzywa. Pan Andrzej mnie wziął do swojego ogrodu i pyta, wiesz co to jest? Ja mówię, pokrzywa. Mówi, nie, popatrz. Trochę inne liście i jak ją się potrze, to ma taki bardzo specyficzny zapach. Taki lekko, taki cytrusowy, mogłam powiedzieć. I właśnie pan Andrzej powiedział, że dwa listki. Ja dałam 2,5. I zalewamy wrzątkiem i właśnie nam się to robi. No nie możecie tego poczuć? Boże, ale pachnie fantastycznie. Taką limonką, taką trawą cytrynową trochę. Trochę pokrzywą też pachnie. Tak? No. A tu jeszcze mamy, patrzcie, dwa rodzaje pokrzywy. Ponieważ tego wszystkiego nie wypijemy, postanowiłam to ususzyć. A teraz wam pokażę, gdzie dzisiaj spaliśmy. Każdy z nas chyba zna tą statuetkę. Jest to chyba najsłynniejsza statuetka Jezusa w Polsce. Na trasie chyba do Niemiec, jak się jedzie. I byliśmy, przyjechaliśmy tu wczoraj w nocy, zostaliśmy na parking. Ten parking jest na Park Fortnite. I były tutaj dwa kampery oprócz nas. Tam jest kontener, nie ma sanitariatów, ale toalety są przed Chrystusem. Tam pod tą figurą jest hotel i tam jest napisane WC, więc jakby ktoś musiał, to można tam iść. A jeszcze druga ciekawostka i dlaczego też warto tu się zatrzymać. Tam, w tamtych budynkach jest basen miejski. Odsadziłam trochę naszej melisy, bo mimo że ją umyłam i tak tam jeszcze troszkę ziemi było, takich pyłku, więc ją teraz odsadziłam, daję troszkę miodu, no i zaraz będę ją próbować. Melisa ma to do siebie, że działa uspokajająco i wyciszająco, także no, z tego co rozumiem i wiem, powinno się pić raczej wieczorem, ale myślę, że dzisiaj taki spokojny, powolny poniedziałek też nie zaszkodzi, no i testujemy. Wasze zdrowie. Bardzo dobra. Super. Taki lekko cytrynowy, lekko miętowy smak i bardzo łagodny, także pyszny. Dron działa, słuchajcie, dron działa. Tak sobie teraz latam nim i szaleję, żeby sprawdzić, czy wszystkie funkcje jego się spisują. Działa, jest ok, więc nie wymieniamy, nie naprawiamy, zostawiamy tak jak jest. Troszeczkę soli portugalskiej będzie w nim jeździła, ale to na pamiątkę. Dzisiaj jest dzień w wanie, dzisiaj jest dzień w środku, pracujemy. Ja wysyłam filmy i kontaktuję się z Aleksandrem w sprawie następnych odcinków. A Kasia przyrządziła mi pyszny miskę przyjemności z kaweczką. I z pysznym miodkiem, z akacjowym. Wyeliminowaliśmy mleko i używamy mleko owsiane. I moim zdaniem jest to najlepsze mleko, znaczy nie wiem akurat czy to, bo to jest pierwszy raz, ale owsiane. Z najlepszym mlekiem, ponieważ nie wprowadza żadnych smaków. Soja ma taki bardzo specyficzny smak. A to jestem ja. A to jest Kasia. Zaczynają się odsłaniać tatuaże Kasi, ponieważ robi się coraz cieplej. Przyszedł czas na lunch. Zostajemy w biurze. Czas po prostu tak płynie, że to jest niewiarygodne. Przygotowałem tylko dwa odcinki. Materiał przyjrzałem na dwa odcinki. Wysłałem, opisałem Dolka. I jest już 3:30. Kasia tam ogarnia gotowanie, kończy, a ja wam pokażę, dostaliśmy ostatnio paczkę od Park Fortnite. Dostaliśmy cały zestaw gadżetów, to są fantastyczne kubeczki i oni po prostu strzelili się, bo ja w Hiszpanii widziałem, że Hiszpanie piją w takich małych kubeczkach i strasznie chciałem kupić te kubeczki, ale nigdy nie było takiej dobrej jakości plastiku, który by po prostu wytrzymał więcej niż jedną imprezę. I dostaliśmy od Park Fortnite'a chyba 2, 4, 5, 8 kubeczków. Dostaliśmy też cały zestaw koszulek i kubeczki.
kubeczki metalowe. Tym razem nasze ulubione. Dostaliśmy je w prezencie za to, że promujemy aplikację Park4Night i nie dostajemy pieniędzy, bo zgodziliśmy się zostać ambasadorami Park4Night za darmo, ponieważ Park4Night nam tak bardzo pomógł, ta aplikacja w naszej podróży. Nie byłoby podróżowania, nie byłoby van life'u chyba, gdyby nie Park4Night, bo kurczę, to jest takie ułatwienie, że są ci, co korzystają, ci, co jeżdżą samochodem czy kamperem, to wiedzą, że dzięki aplikacji Park4Night z łatwością się znajduje miejsce do spania i zawsze one jest sprawdzone, bezpieczne. O, jeszcze smycze dostaliśmy i torbę płócienną. Zauważyłem, że wszyscy teraz torby płócienne robią. No to dobrze, mniej plastiku. Jeszcze naklejki. Dziękujemy bardzo Park4Night za to, że nam to wysłaliście. Merci beaucoup. Ja to robię tak, że przechodzę przez jakieś miejsce i... No, to jest moja stylu. O, już tak nie gadaj. Po konferencji live w Poznaniu, na konferencji, widzieliśmy na żywo Gonciarza i zaczęliśmy oglądać jego vlogi, bo to był fantastyczny vlog z Czarnobyla i wszyscy o tym gadali na tej konferencji, więc weszliśmy wczoraj i dzisiaj po prostu już nie wiem, który vlog z kolei oglądam. Gonciarza. Wkręcamy się w Gonciarza, bo coraz ciekawsze rzeczy robi. Ja go zawsze lubiłam. Ja wcześniej go nie kupowałem w ogóle i to się przyznaje, a teraz po prostu widać, że nadajemy na bardzo podobnych falach, bo na tych samych, bardzo ładnie robi te filmy. Przedstawia piękne, no piękne obrazy. Bardzo fajnie się to ogląda. Ten jest akurat gdzieś z Czech. Czechosłowacji. Pojedli, a teraz wracamy do pracy. Ja będę kontynuował montaż, przygotowywanie filmiku pod montaż, a Kaśka będzie suszyć zioła. Wszyscy polecają używać suszarki do warzyw. Ja niestety nie mam takiej, więc znalazłam takie coś, co służy do gotowania na parze. Takie siteczko rozłożyłam, no i tutaj na spamiętę. Teraz dam, żeby ona się jeszcze, bo jeszcze jest troszkę mokra, wilgotna, więc ją dam koło drzwi, żeby przeciąg ją osuszył, a potem schowam w ciemne miejsce. W poprzednich vlogach mieliście okazję już zobaczyć, jak wyglądają nasze poranki, jak wygląda nasz dzień, ale jeżeli dobrze pamiętam, to jeszcze nigdy nie pokazywaliśmy, jak wygląda nasz wieczór. Czyli co się dzieje po zachodzie słońca, kiedy już zamykamy samochód, zamykamy tutaj... Co się dzieje? Bo słucham, co mówisz, robię takie miny, sama na siebie takie... Rzeczywiście. No nigdy nie pokazywaliśmy wam wieczoru. Wiem, ale taki... Więc tak to wygląda, jak już wszystko jest odrobione, to Kasia siedzi codziennie wieczorem na Instagramie albo na Facebooku. Ten nasz Instagram, bo Instagram ostatnio jest moim największym takim fokusem, dobrze się czuję na tej platformie, mogę publikować zdjęcia i dzielić się historiami. I jakoś nie wiem, co z tego powstanie, ale fajnie się to dzieje. Nie wiem, idzie to w jakimś kierunku niezrozumiałym totalnie dla mnie. Sorry, się rozgaduję. W każdym razie storytelling, po prostu ja kocham słuchać ludzi, kocham czytać historie, kocham jak ktoś historiami się dzieli i staram się to samo robić właśnie na Instagramie, także są te opisy czasami bardzo długie, ale nie wiem, są one z serca i mam wrażenie, że po prostu tyle dobrego otrzymujemy i chcę się tym dobrem chociaż w opowieściach podzielić z tymi, którzy są na tyle cierpliwi i to czytają, także Instagram to jest duże moje taki przedmiot skupienia i staram się go dopieszczać. Miał być jeszcze serial na komputerze, ale już mi się nie chce włączać komputera. Obejrzę sobie coś jeszcze na YouTubie i pójdę spać. Kasia, nie patrz. Skarpetki na podłodze. Zobaczcie na to. Myślę, że miłośnicy Fiatu 126P teraz płaczą. A może się cieszą. A może się cieszą. Jakby nie było, jest to kreatywny sposób wykorzystania starego samochodu, który prawdopodobnie już nie jeździł. No wszystko tu jest ładne w tym okolicy. Jesteśmy w miejscowości Łagów. Łagów, przez EU. Miejscowość tą polecają nam, polecali nam dosłownie wszyscy, których spotkaliśmy. Nawet dzisiaj spotkaliśmy przed koło basenu jednego z naszych widzów, który mówi, że jedźcie koniecznie do Łagowa. I przyjechaliśmy. Więc Łagów słynie z jezior i z zamku.
No i widzę, że z uroczych budyneczków jest to miejscowość letniskowa, także jeśli nie macie planów jeszcze na wakacje, może warto rozważyć. Trafiliśmy, no dojechaliśmy. Jeszcze nie. Dopiero przyszliśmy stamtąd i idziemy dalej. Tutaj zobaczyć to, potem na zamek. Od stycznia do grudnia cały czas coś tutaj się dzieje. Różne zawody, koncerty, wyścigi motocyklowe, rowerowe. Super. Dużo się dzieje. Nie możemy znaleźć wejścia do tego zamku. Wszystko wskazuje, że musimy wejść przez recepcję hotelową. Przejdzie na cenę hotel, restauracja, więc chyba po prostu musimy wejść do hotelu. Do hotelu, który jest w zamku. Tak, ale mamy cynk, że na zamek da się wejść i na wieżę. I że jest podobno przebiegły widziałem ludzi. Widok. Także ciśniemy. Znaleźliśmy w końcu miejsce, gdzie można kupić bilety i wejść na wieżę, więc najpierw zobaczymy więcej za sobą, a potem bilety. Dotarliśmy na szczyt wieży zamkowej. Łukasz od razu puścił drona. No, widok jest naprawdę piękny. Sami zobaczcie. W zwiedzaniu zamku możecie sobie tu przyjść na kawę, na loda. Jest bardzo dużo takich obiektów gastronomicznych, przygotowanych na dużą ilość turystów, bo jest dużo stolików. My już loda mamy. Idziemy z Kasią, teraz go zjeść. Aha, co jeszcze jest? Wypożyczalnie rowerków wodnych. Jest ich, no nie wiem, mam bardzo dużo. Kilka wypożyczalni z ogromną ilością rowerków wodnych, więc jest klimat na randkę, romantiko, wiecie o co chodzi. Polecam, bardzo ładnie. Cześć, jestem mega fanką podróżowania. Mega się jaram. Zaraz się rozpłaczę. Nie, patrz. Na filmikach, tego Wana oglądam na filmikach, a teraz na nim siedzę, jest ekstra. O, dzięki, że z nami jesteś. Już mieliśmy odpalać silnik i tu nagle widzę dziewczynę. A ja jechałam z chłopakiem do sklepu i tak patrzę. Podróżowanie? Nie, niemożliwe. Matko, Kasia. Jeszcze nie matka. Bardzo miłe spotkanie, bardzo dużo nas łączy, wspólna pasja, jadą na Bałkany, Medjugorje i te sprawy, także cieszę się, to już jest drugie spotkanie z widzami dzisiaj, a dzień się jeszcze nie skończył, spontaniczne, także nasz bus jest rozpoznawany. I to w takich małych miejscach, wszędzie, nieważne czy miasto, czy miała miejscowość. Także jeśli widzicie naszego busa, machajcie nam, dajcie nam znać, że jesteście, cykniemy sobie fotę, podejdźcie, pogadajcie. Nie bójcie się, bo ktoś do nas napisał, że nas widział, a się bał podejść. My nie gryziemy, my jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo otwarci i sympatyczni. Tak myślę, będziecie mogli ocenić to sami. Tak jest, robimy sobie zawsze zdjęcia.